W przyszłym roku przypada dwusetna rocznica istnienia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Pokalanej, założonego przez świętego Eugeniusza de Mazeno. Kilku informacji dotyczących posługi misyjnej ojców Oblatów w wielu krajach świata oraz uroczystych obchodów ich pięknego jubileuszu udzieli Państwu Prowincja Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów w Prowincji Niebowzięcia, ojciec Marian Gil. Szanowni Państwo, w imieniu Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów w Maryjnie Pokalanej, prowincji w niebowzięcia, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić całą Polonię do udziału w obchodach 200 rocznicy powstania Naszego Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów. Rok 1816 dla naszego zgromadzenia był bardzo wyjątkowy, bo wtedy święty Eugeniusz de Mazeno powołuje do istnienia zgromadzenie Misjonarzy Oblatów które ma za zadanie służyć najuboższym. 200 lat później mamy właśnie ten wielki przywilej świętować niesamowitą pracę tysięcy, tysięcy misjonarzy, którzy przez te 200 lat pracowali w różnych zakątkach świata. Wiemy, że historia Kanady również jest nie do pomyślenia bez udziału misjonarzy oblatów. W przyszłym roku będziemy także świętować 175. rocznicę przybycia misjonarzy oblatów do Kanady. Dlatego też te wydarzenia są bardzo wyjątkowe dla nas, ale ja dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa do udziału w dwóch ważnych wydarzeniach. W uroczystej mszy świętej, która będzie miała miejsce w parafii Maksymiliana Kolbe 18 stycznia 2016 roku. O godzinie 19 zgromadzimy się na Eucharystii, której przewodniczył będzie ksiądz kardynał Thomas Collins z udziałem wielu biskupów, kapłanów, Księży również z diecezji Toronto, ale również z okolicznych diecezji, wszystkich ludzi dobrej woli, zapraszamy na tę Eucharystię, która będzie takim oficjalnym otwarciem roku jubileuszowego. 21 stycznia, w, czwartek, w czwartkowy wieczór, będziemy mieli okazję spotkać się w Pearson Convention Center na uroczystym bankiecie który będzie miał nieco inny charakter. Nie będzie tam wielkich przemówień dyplomatów, czy też jak to mówimy VIPs, ale przede wszystkim skoncentrujemy się na świadectwach ludzi. Skoncentrujemy się właśnie na tym, w jaki sposób posługa misjonarzy oblatu wpłynęła na życie tych, którym służyliśmy. Zapraszamy na to wydarzenie właśnie wszystkich, którzy chcą być z nami w tych dniach świętować dwusetną rocznicę istnienia naszego zgromadzenia serdecznie zapraszam.